Wiadomo. Jest wiosna, jest zapotrzebowanie. Dzień dobry. Właśnie otrzymałem SMS-a zatytułowanego Romanie męczy buło. Myślę, ktoś mnie chce zrugać, ale w dalszej części... O kurczaki, nikogo nie ma? Pierwszy raz się zdarza. W dalszej części informacji jest prośba o podanie nuty, która lata czasami w moich teledyskach. Bateria mocno rozładowana. Kurwa, ledwo wstałem. To jest Urban Lullaby, sobie wpiszcie. Urban Lullaby, Lullaby, jak tam kto woli. Krzyśkowi i Emilce kojarzy się ta nuta z wakacjami i słusznie. Bo wy macie cały czas wakacje, cholera tymi tirami, jeżdżąc po zagranicznych krajach. Wszędzie woda, morze, ocean. Od tej będą kosili już? Jeszcze nic nie urosło. Od tej wody możecie dostać reumatyzmu. Za dużo wilgoci, Krzysztof Emilka. Pozdrawiam pana kierowcę tira, który lata cały czas po Grecji i nie może się skontaktować, a właściwie nie może trafić terminu. Bo nigdy nie wie, kiedy mu załadują. Przepraszam. Od tyłu na pakę. Coś podobnego, co się mi zazarty trzymają. Wy sobie spokojnie śpicie, a pan Roman wszystkim poleca po szóstną, a nawet po siódmą dawkę magnezu przed wyjazdem na libańskie przedmieścia celem zakupić samochód. Bo wiecie, że magnez uspokaja, natomiast nie zawsze pojedyncza porcja uspokoi na tyle, żeby komuś nie przypierdolić. Przepraszam, wyrywało mi się. Dlatego trzeba żreć tego więcej, żeby mieć totalną, wygłuszoną olewkę. Ale nie, jednak trzeba być czujnym na tych placorach. Powiem wam w tajemnicy, mili moi, że 3 auta już są w domu. Pan laweciarz już telefonii ręc placen, że stoi pod bramą, dobija się do bram, ma skopiowane dokumenty samochodów, umowy kupna-sprzedaży i czeka na załadunek. Dzisiaj zjadą 3 kolejne samochody. Jak pan to robisz, że pan nie śpisz? Kurde! Ale jak się ma podwójną kabinę z kocykiem, z mikrofalówką, z grzałką, z telewizorem, z radiem Maria, to można żyć jak król. Kurde, ataki bombardowane. Czekajcie, zadzwonimy. Miejmy nadzieję, że tym razem znów się uda fajnie obłowić i zostaniecie królami, chciałem powiedzieć, z parkietów, berlińskich parkietów. Tancerze moi. Miejmy nadzieję, że ekipa tym razem będzie radosna, wesoła i radosna. I zdecydowana na zakupy, nie tam jakieś mlaskanie, smaskanie, kurde. Przepraszam. Coś mi cyka, chyba ten gwóźdź w oponie. Cyk, 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 cyk po asfalcie. Kurde, 603, co tu się dzieje z rana? Miejmy nadzieję, że tym razem znów się uda fajnie obłowić i zostaniecie królami, chciałem powiedzieć, z parkietów, berlińskich parkietów. Tancerze moi. Miejmy nadzieję, że ekipa tym razem będzie radosna, wesoła i radosna. I zdecydowana na zakupy, nie tam jakieś mlaskanie, smaskanie, kurde. Przepraszam. Coś mi cyka, chyba ten gwóźdź w oponie. Cyk, 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 cyk po asfalcie. Kurde, 603, co tu się dzieje z rana? Panowie z Malasaka firmy, z Japonii, gdzie wyszukują chłopcy, gdzie wyszukują, którzy wyszukują, przepraszam, wyszukują klasę premium. Obiecali mi w Japonii zrobić materiał o tym, jak szukają, proszę państwa, Passata specjalnego dla mnie. Czy w Japonii jeździ choć jeden Passat? To będzie fajne. Bardzo dziękuję Waldemarze i ekipo. Fajnie. W Japonii, no dlaczego by nie? Jakiś V8 groźny na automacie, drzwi do boku otwierane. Tylna klapa z guzika, czy ja wiem, z DVD może, z RTT. Na pewno jakiś Passat się znajdzie. Zależy jeszcze której generation. Ależ mam grypkę jakąś obrzydliwą. Przepraszam. No co, my sobie śpicie, a my latamy już po placach. Sorry, kurde, muszę się wykrzysznąć. Cały czas dopytujecie o materiał z placy, materiał z ostatniego wyjazdu, materiał. Ja tego nie mam kiedy posklejać, kurka wodna. Jak taki wyjazd
mam na jeden dzień, to do pracy później przychodzę, to mam ja pierdykam, jest co robić, powiem wam. Także niby nic, a jednak coś tam się jednak nagromadziło zaległości. No i dlatego mam trudność z tym materiałem. Zaraz podam na dzisiaj, jakie auta kupiliśmy i po jakim pieniądzu. Chociaż powiem wam, że Golfa 7 z 15 roku nie wiem, czy nakręciłem, chyba tylko tył jest, bo z chłopakami tu atakowałem Forda i Mercedesa B-klasy i Forda z 13, a Golf 7, powiem wam, 15 rok, nie uwierzycie, za jakie pieniądze. Szklany dach, telewizor, a co ja tam w ogóle, szklany dach, harcuniki, wiadomo. Dobra, bramy są otwarte, można iść do pracy, zarabiać, znaczy zarabiać, pracować. Pieniądze nie są do szczęścia potrzebne, wiadomo. Jeszcze kolejna mądrość, nie wiem, kto to wymyślił, nie szata zdobi człowieka. Te pieniądze szczęścia nie dają. Koza z nosa i gluty zjadać, ta jest szczęście. Przepraszam, znowu mi się wyrywało. Pozdro 600 dla was, a nawet 950. Nie, 800 jest fajne jednak. Nie, 700, przepraszam, już pomyliłem. Ileż tych cyfr się mi w głowie mojej gromadzi. Ostatnia nasza kontrola na granicy, co nas celnicy trafili. Czy macie cigaretę? Przemyten? A my, że nie mamy przemyten. No bo zap, wczoraj do mnie jeden z sprzedających pisze: Krzysztof, kup mi tam ten, wiadomość głosowa, Weisse Stangen, cigaretten machen 10 sztuk. Auta. O, Andrychów. Jakiś facet dzwoni. No to muszę mu sztangę przemycić cigaretów. W jakiś sposób normalnie. Chyba można przewozić tam jakieś, nie wiem, na głowę ileś tam tych ton. Nie jaram, to nie wiem. Jak coś, to będzie z nagrania jak Hendoch! Zaremski, pa! Co to za poświata? Jestem. Wczoraj tak się skumplowaliśmy z chłopakami z ekipy, która była. Kurde, Ryśki, Zenki, ja pierdykam, Skoczek. Panowie, pozdrawiam serdecznie wszystkich was. Do tego stopnia się skolegowaliśmy w drodze powrotnej, że zeszło na zwierzenia. Otóż podjeżdżamy z bladym świtem po mężczyzn ustawionych przy głównej A4. No i wsiadają, pół jedziemy, kupujemy, wracamy. W drodze powrotnej, słuchajcie, rano jak zobaczyłem, co po mnie podjeżdża, czyli w sensie, panie kierowco, pozdrawiam pański pojazd i pana szanownego. Kurwa, ty, pojedziemy 3 dni na Berlin i 4 dni z powrotem tymi toczkami. A to Fiat Scudo o wielkiej wydajności turbiny, także nie mylcie się, w nie zawsze szata zdobi brykę. I proszę ja was, jak zobaczyli moc potężną, spalanie i dynamikę pojazdu i umiejętności pana kierowcy, przy czym pan kierowca nieumiejętnie nie uciekł przed celnikami niemieckimi, którzy nas wyprzedzili. Cóż, napis na kogucie: follow me. To my followem za nimi do kontroli celnej. Także takie były zwierzenia. A propos jeszcze kontroli celnej, to proszę ja was, tam nie było łatwo, bo tak nie wiadomo, co się wydarzy nigdy. Język nieperfekcyjnie. Panowie policjanci, dzień dobry po polsku, bardzo ładnie, tylko to chory, wiadomo, zawsze jest takie twarde, prawie jak francuskie. I proszę was, i taka kontrola troszkę miny zrzedły. Poza tym na dalszym odcinku na autostradzie okazało się, że jest autostrada, postawione pachołki i follow me za tirami przez się. Godzinka straty, ale to bez dramatu. To się wszystko później pięknie wyrównało w czasie. Właśnie zerkam, czy nie goni mnie pani z poczty, bo byłem wysłać na Niemcy pazernemu gościowi, ale ciężką kasę przelał na dzieci. Byłem wysłać tematy, 20 smyczy, dobrze mówię, 20 naklejek, aleś poszedł. Jeszcze jakiś potentat kolejny, 15x15 smyczy i naklejek. I także to wszystko ma ręce i nogi. Słuchajcie mnie uważnie. Na 100 wysłanych około listów 25 zaginęło. Mam tam gdzieś z wczorajszego dnia zeskrinowane, muszę znów to na jutro zapakować, że zaginęło temu, temu i siam temu. Kurde, powiedziałem pani na poczcie już po raz trzeci, bo trzecia kasjerka się mi trafiła. Powiedziałem pani, że niestety no giną tematy. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
ale żeby listonosz, człowiek zaufania publicznego kradł. O kur... Krawężnik. Albo teściowo. Dobra, widzimy się niebawem. Czekajcie, bo jest temat, aż sobie nawrócę. To są rzadkie tematy. Ale lubię, jak coś jest opisane, wtedy mam jasność. M550i. Taki temat. Nie wiem, cofam jakiś jak gamoń, ale muszę coś to zrobić. Przepraszam pana kierowcę z busa. Ja tu jestem operatorem. Wszystko muszę nagrywać. Dziękuję. A no tak, na 12 zostało ostatnie miejsce na wyjazd. Na 12 ostatnie, pamiętajcie. Będę jeszcze badał tematy na 5 i 9, czy wszyscy jadą, coś się urodzi, ktoś rezygnuje. O szlak. Moda nie zna granic, jak się okazuje. Będę, proszę, ja was badał tematy i będę w każdym filmie informował, czy coś się zmienia, czy są jakieś ruchy. Czy ktoś dostał jakieś choroby weneryczne i nie może jechać? Czy też boi się akurat rogali świeżo pieczonych? Na libańsko-niemieckich placach. Mam wolne, więc mogę dymnąć. Także bądźmy na bieżąco. Poza tym starajcie się oglądać te filmy moje. Nie, do końca. Łapać treść. Łapać w mig dowcip. I być ze mną w kontakcie, bo to jest bardzo ważne, żeby widz był w kontakcie z Zaremskim. Co ja wczoraj się narzędawałem smyczy obcym facetom. Kurde, i nakleję. Ja już noszę w kieszeni smycze i po placach, wiecie. Dwie, mogę dla żony. I pewnie, że może dla żony. I to są sytuacje, które jakby są jeszcze obok mnie. Nie jestem do nich tak całkiem przygotowany, ale... A, albo koledzy koło błękitnego A418 Turbo, jego kruka, piękny. Sprzedany oczywiście. Kurde, fotę, z busa. A mogę też. A mogę. Skoda ze szklanym dachem otwartym całkowicie. Taka najnowsza, to będzie 18. Fajne. Chciałem jeszcze pozdrowić panów, którzy tutaj walczyli ze sprzedawcą na Ulsztejn. Ze sprzedawcą, jak się okazało, który pochodzi z Bułgarii. Mieszka w miejscowości Wraca. A w tej miejscowości Wraca mam kolegę facebookowego, którego poznałem przez Face'a. Jadąc na Grecję jakimś motocyklem z małżonką, jechaliśmy do niego, bo okazuje się, że facet buduje motocykle i robi tam takie, wiecie, Mustangi stare kupuje, robi te tam z dziurą w masce. Tam się te klapki od przepustnic otwierają. Takie rzeczy. Andrzej Wolkow. I kurde, muszę tutaj zeskrynować zdjęcie Andrzeja, Andrew Wolkowa, czy ten wracowski miejscowości Wraca, czy zna może po sąsiedzku akurat. Proszę ja was. Poza tym panów pozdrawiam, gdzie tam jeden z GT Line'em walczyliście z tym sprzedawcą. Nie chciał wam ceny z 6000 euro, 6 koła euro, 13 rogu puścić. A jeden z was ledwo już gadał, chyba z tego przekrzykiwania się i nawoływania do nie wiadomo właściwie do czego. Serdeczne pozdro, las budowy Jagnowy. Narka. Pozdro 600, a nawet 700. Guzik to znowu ja. Przypomniało się mi, że się do mnie dzwonił kierownik krematorium, autentyczny facet, którego znam, znam telefonicznie. Idąc moim tropem, moimi pomysłami, postanowił zmienić swoje życie, żeby lepiej ogarniać tematy finansowe. Kolejny, brawo kolejny. Nie myślcie, że jestem jakiś guru finansowo-biznesowym. Ja się kompletnie na niczym nie znam. Ale staram się, żeby każdy dzień był fajny. Żeby komuś sprawić radość. Na przykład dzisiaj kupiłem żonie maślankę. Poprosiłam. I sprawię jej tym radość. Chyba, że kupiłem ją przeterminowaną, to dostanę Ale nie, sprawdziłem datę, jest dobrze. Sprawiajmy ludziom radość, żyje się wtedy lepiej. Idę, narka. Podróż kierownika krematorium. Gość ekshumuje w ogóle pacjentów z podziemi. Ale ma robotę. Narka.